Jest piątek, godzina 9. Jestem Godaj, a wy słuchacie audycji Kapok. Tak się złożyło, że przez polski internet przewala się teraz Pandora Gate. Trochę się uśmiecham, ale w sumie nie powinienem, bo to nie jest nic ciekawego. Polski YouTube płonie i jedyne, co mogę powiedzieć, bardzo dobrze. A ja nieprzerwanie od 2007 roku siedzę tu i robię swoje nikomu niepotrzebne rzeczy, nad którymi mało kto się pochyla. Nie narażam się nikomu, a prywatnie staram się nie być złym człowiekiem. Nawet, powiem wam szczerze, pochwalę się, dostałem od kongresu. To jest taki konwent o robieniu konwentów. Od kapituły kongresu dostałem nagrodę imienia Marty Witkowskiej za wszelkie moje różnego typu starania, które robię na rzecz fandomu. Magazyny, które publikuję, i ziny, które wydaję, i robienie prelekcji tu i tam, i ogólne bycie tak troszkę poniżej radaru, ale nadal bycie. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Afera, od której zacząłem dzisiejszą audycję, sprawia, że przynajmniej część z nas myśli o czasach, kiedy było inaczej, kiedy było spokojniej, kiedy nie wynosiło się na piedestał hochsztaplerów moralnych również. Sprawia, że tęsknimy za lepszymi czasami. Tylko, że tak naprawdę dobrze, żebyśmy uświadomili sobie, za czym tęsknimy. Jest takie określenie anemoja. Ukuł je John Koenig bardzo niedawno, bo raptem 10 lat temu chyba pierwszy raz użył go w 2012 roku. Oznacza ono bardzo ciekawe i, jak się wydaje, stosunkowo popularne obecnie zjawisko. Anemoja bowiem jest to nostalgia. Nostalgia, tęsknota za czasami i za zjawiskami, których nie poznaliśmy. Bardzo często wydaje nam się, że kiedyś to było lepiej, inaczej, ludzie żyli. Najlepiej zaobserwować to teraz, kiedy widzimy falę mody na lata 80. Cały ruch Vaporwave, Synthwave w stylistyce, w grafice, w sztuce, przede wszystkim w muzyce również, jest wyrazem tęsknoty za takim trochę już zmitologizowanym okresem. Dokonały tego w dużej mierze produkcje medialne, przede wszystkim seriale, chociażby Stranger Things, które dzieją się w latach 80. i podają nam taki troszeczkę zmitologizowany obraz. A przecież cała masa twórców, już więcej niż pokolenie, nie twórców, odbiorców, więcej niż pokolenie, nigdy lat 80. na żywo nie poznała. My, moje pokolenie, późny Gen X, załapaliśmy się jeszcze na lata 80. Ale my też, mimo tego, że lata 80. dosyć dobrze pamiętamy, cierpimy na pewną specyficzną anemoję. My tęsknimy z nostalgią, z rozrzewnieniem. Myślimy o latach 80. takich, jakie sprzedała nam popkultura. Czy bowiem to wszystko, o czym myślimy, kiedy zaczynamy myśleć o latach 80., jest prawdziwe? Jest parę rzeczy, które przychodzą na myśl. Oczywiście człowiek zawsze myśli arcade games, salony gier. U nas salonów gier w latach 80. nie było. W latach 80. to przyjeżdżało wesołe miasteczko, które stawało tam, nad rzeką, gdzie teraz jest stacja gazowa i paczkomat. I mieli jeden barakowóz, w którym mieli automaty. Mieli na przykład Pac-Mana, mieli Donkey Konga. Ja nie mówię, że czegoś im brakowało. Przyjeżdżali dwa razy do roku. I nie mówimy tu o wczesnych latach 80., tylko to były momenty tuż przed przełomem. Druga połowa mojej podstawówki. To samo dotyczy w zasadzie większości rzeczy. Jednym z artefaktów popkulturowych lat 80. jest Game Boy. Pierwsza prawdziwa przenośna konsola. Nie znam nikogo, kto w Polsce w tamtych latach miał Game Boya. Stare dziady, takie jak ja, 40-latkowie, którzy pracują w IT albo w agencjach graficznych, teraz mają po kilka. Stać ich, mogą sobie pozwolić, żeby cofnąć się do swojego dzieciństwa.
ale my się nie cofamy do swojego dzieciństwa, bo żaden z nas Game Boya w dzieciństwie nie miał. Myśmy mieli, wiecie, gierki, elektroniki, te takie radzieckie klony Game & Watch. Co ciekawe, to były legalne klony, to nie było tak, że ruskie ukradły. W Związku Radzieckim firma Elektronika produkowała klony Game & Watch na licencji Nintendo, więc de facto mieliśmy coś, co występowało na wielu rynkach pod wieloma postaciami, bo przecież i Game Boye były na licencjach przez różne firmy na całym świecie produkowane, między innymi w Korei. Nie znam nikogo, kto miał NES-a Nintendo. Chociaż te maszyny rzeczywiście przytrafiały się. Ale dużo popularniejszy był u nas Pegasus, który był NES-a stosunkowo udanym klonem. Nawet część gier przecież w dużej mierze pokrywała się. Dla nas jednak, dla większości z nas, gry w tamtych czasach to były 8-bitowe komputery. Spectrum, 8-bitowe Atari. Trochę później, już naprawdę na przełomie lat 80. i 90. zaczęły wchodzić do Polski Amigi na większą skalę i ludzie takie rzeczy mieli. Cały czas jednak nie mówimy o latach 80. takich prawdziwych, tylko o chwili tuż przed przełomem, o momentach, kiedy mur berliński już się chwiał i kiedy otwieraliśmy się na zachód, albo ewentualnie kilka lat wcześniej. W Polsce lata 80. Część z Was pamięta, a część z Was może wie z lekcji historii. Zaczęły się od stanu wojennego. W 81 roku nastąpił przewrót wojskowy, a następnie wprowadzono stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Uzasadniano to tym, że nikt nie miał w Polsce ochoty na powtórkę z Węgier i z Czechosłowacji, kiedy to wojska bratnich socjalistycznych narodów wjechały i zrobiły im tam z dupy jesień średniowiecza, ponieważ to, co robili miejscowi partyjniacy, nie podobało się towarzyszom z Moskwy. Polacy, chcąc uniknąć bardzo przykrych sytuacji, podobnych do tego, co przydarzyło się Madziarom i Pepikom, wyprowadzili na ulicę swoje wojsko. Tak zapamiętałem początek lat 80. Syn sąsiadki, który był akurat wtedy w wojsku i pełnił służbę, obstawiając miejscową fabrykę maszyn do przemysłu owocowo-warzywnego. Nie wiem, jakim cudem to zrobił, ale wyrwał się. Wpadł na chwilę do matki, która mieszkała naprzeciwko moich rodziców, naprzeciwko naszego rodzinnego domu, z karabinem w mundurze, przedpowiedzieć o tym, co się dzieje. Nikt wtedy za bardzo nie wiedział, co się wydarzyło. On też za bardzo nie wiedział. Nie jestem pewien, o czym rozmawiali dorośli, bo ja miałem wtedy kilka lat. Ale dla mnie lata 80. zapisały się właśnie widokiem młodego chłopaka w mundurze z bronią przy nodze i takiego troszkę zdezorientowanego tym wszystkim, co się dzieje. I tak w dużej mierze nasze lata 80. wyglądały. Jest wiele mitów utrwalonych przez kulturę masową. Jednym z moich ulubionych są dzieci z wolnego wybiegu. Wiesz, bierzesz rano rower, kumpli, wsiadacie na rowery i nie ma was cały dzień. Jeździcie do późna w nocy. Znamy to. E.T., Stranger Things, takie produkcje jak Lost Boys. Doskonale wiemy, że tak nie było. Nie było tak ani w Polsce, ani w Ameryce. Dzieci z wolnego wybiegu, owszem, trafiały się i do dzisiaj się trafiają, ale raczej bliżej im do patologii niż do standardu. Każdy z nas musiał jednak o tej 20, powiedzmy w wakacje, o 21, wrócić do domu, co jakiś czas wpaść, zameldować się. Nie żyliśmy tak jak w tym memie, że zupełnie bez dozoru, z kluczem na szyi, bo dorośli przecież byli zajęci dorosłowaniem. Owszem, każdy z nas do dzisiaj zna kilka sposobów wywabiania krwi z ubrań. Było to niezbędne. Ale tak naprawdę to wszystko, o czym myślimy, myśląc o latach 80., to jest troszeczkę tak jak w przypadku Robin z serialu Jak poznałem waszą matkę. Lata 80. w Kanadzie skończyły się w 94.
Dla nas, Polaków, lata 80. zaczęły się właśnie tuż przed rokiem 90. i przez całą dekadę lat 90. trwały w najlepsze, nadrabiając, mieszając się i robiąc najróżniejsze rzeczy. Ja na przełomie podstawówki i liceum, czyli to jest początek lat 90., miałem ściany pełne plakatów z superbohaterami. X-Men, Spider-Man, Batman. Szaleństwo. Do dzisiaj wspominam to dobrze, a młody trochę zazdrości. Chociaż on też ma ściany pełne plakatów. I wcale się nie bawi. Ma Gwiezdne Wojny, ma Marvela. Ma plakat ze Stranger Things. Ciężarówki Scania i wiele innych rzeczy. Myśmy mieli na pewno w latach 80. coś, czego teraz trochę brakuje młodym ludziom. Mieliśmy dużo czasu. Na to nie mogą aż tak bardzo narzekać, chociaż ilość zajęć pozaszkolnych i zajęć szkolnych jest teraz, mam wrażenie, większa niż kiedyś. Ale myśmy nie mieli nic do roboty, bo tak naprawdę nie mieliśmy dużo rozrywek. W telewizji program dla dzieci leciał 10 minut wieczorem. Czasami zdarzało się jeszcze Muppet Show na Dwójce i w sobotę film Disneya po południu. To w zasadzie tyle. Kanały były dwa, więc nie ma o czym mówić. Nie istniał internet, a jeśli chodzi o granie na komputerze, no to cóż, jak miało się Atari z magnetofonem, to można było nastawić River Raid na wgrywanie i zrobić 3 rundy dookoła osiedla na rowerze. Jeszcze po drodze kogoś spotkać, wrócić, tylko po to, żeby zobaczyć, że load error, czyli przewijamy i od początku. I dawaj na abarot. My byśmy pozdychali z nudów, gdybyśmy nie spotykali się z ludźmi. Musieliśmy spędzać ze sobą czas, żeby nie oszaleć. To była szara rzeczywistość, mimo że wszyscy starali się ją, jak tylko się dało, łatać i kolorować. Mówiło się, że Polska jest najweselszym barakiem w obozie. Może coś w tym jest. Nasi rodzice próbowali tak jak mogli, żebyśmy my byli po prostu dziećmi. A my korzystaliśmy z tego, z czego mogliśmy. Jasne, byliśmy troszkę dziećmi z wolnego wybiegu. Nieraz zdarzyło się, że ktoś złamał rękę. Że zaliczył glebę przez kierownik, lecąc jak Grover z ulicy Sezamkowej prosto na pysk w środku lasu. Zdarzyło mi się nawet, że rower mój wpadł pod przejeżdżający traktor. Na szczęście nie ja. Ale po naprostowaniu koła na pobliskim krawężniku udało mi się nawet na nim wrócić do domu. Koło było potem do wymiany oczywiście. Robiliśmy różne rzeczy. Mam wrażenie, że trochę im tego teraz brakuje. Oczywiście kontaktują się, bo mam dwójkę dzieci, nastolatków i wiem, że to nie jest tak, że dzieci tylko siedzą przed komputerem, grają na telefonie, nic nie robią. Takie bzdury opowiadają głupcy, którzy albo nie mają własnych dzieci, albo pozwalają, żeby ich dzieci tak właśnie żyły. To nie jest wina dzieci, tylko wina dorosłych. Dzieci dzisiaj korzystają w dużej mierze z kanałów komunikacji i z możliwości, których myśmy nie mieli. My to mogliśmy sobie kupić krótkofalówki, te takie lepsze i trochę się łapać między budynkami. Ale też było nam łatwiej. Wszyscy mieszkaliśmy z grubsza w jednym miejscu. 2, 3, 4 ulice od siebie. Szliśmy razem do szkoły, wracaliśmy razem ze szkoły, spotykaliśmy się. Teraz, kiedy patrzę, gdzie mieszkają koledzy i koleżanki mojego syna, to chodzą wszyscy do jednej szkoły, ale mieszkają tak naprawdę w różnych miejscach, w podmiejskich wsiach, część zupełnie nie wiadomo gdzie, najdalsi kilkadziesiąt kilometrów dalej. Z córką jest inaczej, ona chodzi do liceum, do Warszawy, tak jak ja. Siłą rzeczy większość czasu spędza już poza domem, więc jest inaczej. Ale nie, nasze polskie i nie tylko polskie lata 80. nie wyglądały tak jak w serialach. Tamten czas portretują tacy ludzie jak ja. Faceci i babki w średnim wieku, którzy mają poczucie, że dobrze się bawią, świetnie się bawią, ale że czas nieubłaganie ucieka. Kiedy tylko zaczynamy mieć również wrażenie, że czegoś nam w życiu brakuje,
że coś mieliśmy, to próbujemy dojść do tego, co mieliśmy. I wtedy przychodzi z pomocą popkultura, vaporwave, synthwave i przypominamy sobie tamte kolorowe, bajeczne czasy. Kolorowe i bajeczne to one były wtedy, jak ktoś miał srebrne relaksy, bo srebrne relaksy było bardzo trudno dostać. Były najrzadszą odmianą. Posiadanie srebrnych relaksów to był prawdziwy szpan. I to tyle. Ja nie miałem pokoju w latach 80. obwieszonego plakatami, bo dzieliłem go z siostrą, a jak chciałem pograć na swoim Atari, to szedłem do kuchni, gdzie był maluteńki, czarno-biały Neptun, do którego podłączałem Atari joystick i siedziałem na kuchennym krześle, pykając w River Raid albo w Zemstę Montezumy, a moja matka w tym czasie krzątała się dookoła, robiąc na przykład świąteczne ciasto. Tak wyglądały lata 80. Jako małe dzieci bawiliśmy się na pustym placu na naszym osiedlu, gdzie kiedyś miało powstać przedszkole, które nigdy ostatecznie nie powstało, starymi drzwiami od malucha, które ktoś tam wyrzucił. Te drzwi od malucha mogły robić za wszystko. Mogły być jak u Jonków i Kleksa batyskafem. Mogły być oczywiście samochodem, drzwiami do domu albo czymkolwiek innym. Ale my, 5-6-letnie dzieciaki, trochę żyliśmy wtedy w cywilizacji śmieci. Mówiłem o tym wielokrotnie przy okazji moich prelekcji pogadanek o postapokalipsie i o tym, jak to wygląda z polskiej perspektywy. Teraz oczywiście patrzymy na ten czas z przyjemnością, bo to był czas dzieciństwa. Bo to dzieciństwo, mimo stanu wojennego, mimo jedzenia na kartki, mimo niewiarygodnej biedy i tego, co komuniści wyrządzili temu krajowi, było dla nas szczęśliwe, bo po prostu było dzieciństwem. Bo wszystko, co się wtedy wydarzało, było niesamowite. I katastrofa Kościuszki, którą widzieliśmy prawie na żywo, bo kiedy spadł, to słup dymu było widać z domu każdego z nas. I afera z Czarnobylem, która była w pewien sposób doświadczeniem pokoleniowym, i nieco wcześniejsza, lokalna awaria w Polkolorze w Piasecznie, gdzie wybuchł im zbiornik z jakimiś odczynnikami i również doszło do, na szczęście, mniejszego i mniej groźnego skażenia. I jak w roku 90, kiedy lat 80 już nie było, pojawiły się również wreszcie amerykańskie komiksy i to wszystko spadło na nas i cała ta masa rzeczy znanych do tej pory tylko z filmów w telewizji i z radia, no to wtedy się zachłysnęliśmy. Teraz patrzymy na ten czas przez te różowo-seledynowe okulary. Myślimy sobie, wow, było fajnie, nie? Lata 80. kojarzą nam się z późnymi powrotami, ciepłymi wieczorami, otwartym okniem, graniem na Game Boyu albo na Nintendo i z tym wszystkim. Nie, to jest stylistyka, tego nie było. Anemoja nasza i następnego po nas pokolenia, naszych dzieci. My tego wszystkiego nie przeżyliśmy, bo wtedy to nie istniało. Oni tęsknią za czymś, czego nigdy nie było. Są w tym bardzo uparci. Pamiętam, że wielokrotnie w rozmowach z młodym mówiłem, masz teraz rzeczy, o których ja nie mogłem marzyć. Masz rzeczy, których istnienia, możliwości zaistnienia ja bym nigdy nie podejrzewał. A on mi wtedy odparował, no to już kilka lat temu było. No właśnie, nawet nie wiedziałeś, że mógłbyś to mieć, więc nie było ci przykro. On bardzo długo miał poczucie, że chciałby więcej, bardziej. Teraz, kiedy jest już dużym chłopakiem, ma 13 lat i wypuszcza się rowerem z kolegami na wypady w różne miejsca. Czasem kontrolnie pytam, a wiesz, gdzie jest coś tam? Wiem. Kurde. A potem myślę sobie, że nasi rodzice, nawet jeżeli któremuś z nich zdarzyło się o 22 wyjść kogoś nas szukać, co zdarzało się w miarę regularnie, ale ponieważ teren naszych wypadów był stosunkowo ograniczony, to zwykle kończyło się to raczej spokojnie. Nasi rodzice tym bardziej nie wiedzieli, gdzie bywaliśmy, co robiliśmy. I może tak było lepiej dla wszystkich. Czy tęsknię za tamtym okresem? Nie chciałbym, żeby tamte lata wróciły. Na pewno nie chciałbym, żeby to, jak nasze lata 80. wyglądały, wróciło. Czy chciałbym znowu być młody, mieć 8, 12 czy 16 lat? Być może wiedząc wszystko to, co wiem teraz i być może mając ten bagaż doświadczeń, które mam teraz, chętnie
spróbowałbym, jak to by było przeżyć swoje dzieciństwo i nowość, młodość na nowo. Z obecnej jednak doświadczonej dosyć 45-letniej perspektywy uważam, że bez tej poduszki zabezpieczającej nie chciałbym się cofnąć w czasie. I właśnie dlatego mamy Vaporwave i Anemoje. Bo czasem jest tak, że siadamy, patrzymy na wszystko, co w życiu osiągnęliśmy i myślimy sobie, kurde, ale daleko zawędrowaliśmy. Jesteśmy na szczycie, ale widok z tego szczytu prowadzi już tylko w dół, na drugą stronę. A tak fajnie było, jak z zapałem zaczynaliśmy podchodzić. Potrzebujemy wtedy usiąść, puścić sobie kolejkę H0, którą sobie kupiliśmy w nagłym ataku nostalgii i w przypływie gotówki z premii rocznej i popatrzeć, jak jeździ w kółko, mrygając światłami. To jest nasza nostalgia. Kultywujmy ją. Kręćmy seriale, piszmy książki. Opowiadajmy o tym, jak bardzo chcielibyśmy, żeby tak było. Jeżeli będziemy sobie sprzedawać ten sen raz za razem, to będziemy go konsumować z przyjemnością. Stanu wojennego, mięsa na kartki i całej tej ruchawki, która w Polsce w latach 80. była, cóż, nikt nie żałuje i nikt chyba nie ma ochoty o niej pamiętać. Musimy tylko mieć świadomość, że trzeba młodemu pokoleniu przekazać, jak to wyglądało. Żeby nie wydawało im się, że mogą popełniać pewne błędy naszych ojców i dziadków. I tak kończąc ten trochę nie wiadomo czemu poświęcony wywód, życzę Wam, żebyśmy wraz z końcem strajku w Ameryce doczekali się wreszcie finałów niektórych historii, które powinny być opowiedziane już bardzo dawno. I życzę Wam również spokojnego piątku i przyjemnego nadchodzącego weekendu.